Przydzieleni do swoich pokoi, uczniowie The Grand Academy zaczęli rozpakowywać swoje walizki. Weekendy są czasem wolnym, w którym chętni mogą wracać na ten czas do swoich rodzin. Jednak dla osób, które pozostają w internacie aż do przerw świątecznych, nowe miejsce stało się drugim domem. Dlatego wprowadzili się z większymi bagażami. Pierwszy dzień rekrutów powoli dobiegał końca. Mam alergię na roztocza. Czas zweryfikować, czy trzeba będzie zwoływać sanepid. Cześć. Ty jesteś Mary. Moja współlokatorka, tak? Niestety, ale tak. Liczyłam na pojedyncze pokoje, ale jak widać od początku nic nie idzie po mojej myśli. Trzeba wyciągać jakieś pozytywy w takim razie. Równie dobrze mogłaś dostać się do czteroosobowego, bo takie też były na rozpisce. Już wolałabym się chyba zapaść pod ziemię. Czemu tak stoisz? Im szybciej skończysz ze swoimi bagażami, tym szybciej pomożesz mi z moimi. Chwila. To wszystko jest twoje? Ja spakowałam ledwo dwie torby, z samymi ciuchami, kosmetykami i resztą ważniejszych rzeczy. No widzisz, pewnie już tęsknisz za odwiedzinami u rodziców. Ja za to nie bardzo mam dokąd pojechać. Przepraszam, nie chciałam, żeby zabrzmiało to źle. Daj spokój, nie jestem małą dziewczynką i nie będę ci się więcej spowiadać. Do roboty! Działajmy. Otwarte! Stella? Mary Ann? Miss Mary Ann Woodwell Owejka. We własnej osobie. Za pół godziny jest kolacja, a później odbędzie się wieczorny apel. Dopilnujcie swojej obecności na nim, dobrze? Tak jest. To tyle chciałam. Do później. Wiesz, nawet ci się nie przedstawiłam. Nazywam się Stella Parker. Może zapamiętam. Parker. Masz coś jeszcze, żeby powiesić w szafie? Tylko niekoniecznie mnie. Jak mi wejdziesz w drogę, to będę mieć to na uwadze. A co do ubrań, już wszystko na miejscu. Jak już słychać, czekam na kolację. Ciekawe, co będzie naszym pierwszym posiłkiem tutaj. Tylko nie oczekuj pięciogwiazdkowej restauracji. Ach, w takim razie będę wielce zawiedziona. Jak cały czas. Cześć wam. Czekacie na kogoś, czy można się dosiąść? Siadaj, śmiało. Miałyśmy nadzieję, że szybko zawrzemy z kimś jakąś nową znajomość. Jestem Nessa Olkley. Lini Sanchez, miło mi. A ja Stella Parker. Bardzo miło mi was poznać. Przyjechałaś z daleka? Nie, właściwie to jestem ze wsi Northland. Mieszkam na granicy za lasem. My obie pochodzimy z Silvertown, aczkolwiek nigdy wcześniej nie spotkałyśmy się w miasteczku. Prawda. Z tego co wiem, przy szwedzkim stole jest barek z ciepłymi napojami. Chcecie herbatę? Kakao? Ja za to potrzebuję jeszcze więcej słodkości. Ness, dla mnie będzie kakao. Jeśli herbata malinowa, to będzie to strzał w dziesiątkę. Dwie łyżeczki cukru poproszę. Zaraz przyniosę. Dobry wieczór. Zajęte, czy można do was? Siadaj.
Właśnie ciebie mi tu brakowało. Ależ mi miło. Ach, ten brak kultury. Nie zapytałaś, ale jeśli odmieni to twoje życie, możesz się dosiąść. Wybacz, szanowna Miss Mary Ann Woodway Lovejko. Cóż za upadek moralny z mojej strony. To karygodne. Przedstawię się i zaczniemy od nowa. Ashley Eylander, z rodu Napoleona Bonapartego w Puszce Zaklętego. Czapki z głów. Serio? Nie, lejaj. Ale też chciałam podkręcić atmosferę. Mów mi po prostu aż. Dobra. Zaczynasz być ciekawa. Trzymajcie, to wasze zamówienia. Ej, dobra. Ta kanapka jest wyborna. Weź, bo się udławisz. Czeka nas jeszcze apel i pierwszy dzień w Akademii dobiegnie końca. Jak wasze wrażenia? Moje? Pysznie. Z początku obawiałam się, że będę nieco samotna przez najbliższe dni. Ale zawarcie takich fantastycznych znajomości już na sam przyjazd to niezłe osiągnięcie. Jesteście super! Moja klacz Evanescence ma straszny problem z transportem. To mnie najbardziej martwiło. Ale widząc jej błysk w oku, gdy wyszła z przyczepy, był niesamowity. Zarżała ciekawsko, już wiedziałam, że zaczęła się wspaniała przygoda. Jak poetycko! Ja czekam z niecierpliwością na treningi. Jezu, tutaj będzie wyzwaniem, a czuję się gotowa jak nigdy wcześniej. Dariuszu, raport poproszę. Pani Lorenz, stan koni 47 plus 2. Na ten moment w terenie są Luminozo i Moriko. W przydzielonych boksach na wieczorne karmienie czekają wszystkie konie szkolne. Ogiery na lewym skrzydle, wałachy na prawym skrzydle, klacze w tylnej części. Wasze konie na prośbę przeniosłem do stajni angielskiej. I to jest człowiek na właściwym miejscu. Dziękuję, Dariuszu. Poznam jeszcze opinię weterynaryjną i możemy przejść do karmienia. Pani Arrington, jak to wygląda? Wszystkie w dobrej kondycji, żadnych widocznych zmian chorobowych. Jedynie dwa ogiery mają kilka drobnych otarć na zadzie. Podejrzewam, że w trakcie przewozu musiało się to stać. Jednak nie wymaga to żadnej formy leczenia. Dobrze, dziękuję serdecznie. Na dziś to już wszystko. Miłego wieczoru dla pani. W takim razie wracam do domu. Gdyby coś pilnego się działo, jestem pod telefonem. Również życzę miłego wieczoru. Na tablicy rozpisane są wszystkie posiłki koni. Zapoznałeś się już z nimi, prawda? Oczywiście. Siatki z sianem już przygotowane. Pudełka znajdują się pod boksami. W takim razie o 20, za 10 minut, możesz zacząć je podawać. Od jutra zmienia się na 21. O tej godzinie wszystkie będą już w boksach.
I jeszcze jedno. Przekaż proszę mojej wnuczce, że jak wróci z przejażdżki, ma przygotować moje siodło ujeżdżeniowe na D'Artagnana. Jutro ja również chciałabym pojeździć. Zrozumiano. Nasi kochani uczniowie, spotykamy się na pierwszym z codziennych apeli, które są dziennym podsumowaniem organizacyjno-informacyjnym. Chciałabym zapytać najpierw, czy każdy już oswoił się ze swoimi pokojami oraz poznał współlokatorów? Oczywiście. Wspaniale, zatem przedstawiam plan jutrzejszego dnia. Pobudkę macie o 6:00. Równo z porannym karmieniem waszych koni. Przygotowujecie się do wyjścia. 6:30 jesteśmy już w stajni i grupowo wypuszczamy wierzchowce na pastwiska i kwatery. Koni, tak jak i was, jest 49. By poszło to sprawnie, przygotowaliśmy wstępne listy, które zobaczycie jutro. Kolejna rzecz. Śniadanie trwa od 7 do 8. W tym czasie musicie zjawić się na stołówce. Od 8:30 do 9:00 trwa sprowadzenie do stajni. Skupcie się, by przygotować siebie i konie, ponieważ do 12:00 możecie skorzystać z placu, hali i lążownika we własnym zakresie w celu rozruchu. W każdym z miejsc będzie czuwał ktoś z zarządu, by wszystko było pod kontrolą. Jeszcze dopowiem. Ja będę na placu, Lukrecja na hali, a Dylan przy lążowniku. W razie potrzeby śmiało konsultujcie wszystko z każdym z nas. Zgadza się. Od 12:30 do 13:30 macie obiad, a do 15:00 trwa przerwa na czas wolny. Biblioteka i świetlica stoją przed wami otworem. Od 16:00 zaczynamy testy przydziałowe do grup. Na placu zostanie ustawiony czworobok, a na hali parkour skokowy. Bez obaw, nic ciężkiego. Pragniemy tylko zweryfikować, w jakich grupach będziemy się widzieć na lekcjach. Od 18:30 konie wychodzą z powrotem na pastwiska, a wy pół godziny później macie kolację. Znowu chwila czasu wolnego i o 20:30 konie wracają do boksów na wieczorne karmienie. 21:00 oznacza koniec dnia, czyli apel, na którym macie się wszyscy zjawić. Dużo tego było. Nieco skomplikowane, ale cały spis znajdziecie na tablicy w internacie, by nic wam nie umknęło. Niech nie zdziwią was liczne przerwy na czas wolny. To jest ulga pierwszego tygodnia. Później zacznie się praca na pełnych obrotach, dlatego korzystajcie póki można. Czy macie jakieś pytania? Teraz jest na nie czas. Właściwie ja mam jedno. Czy już jutro dowiemy się, w jakich grupach jesteśmy? Tak, podczas jutrzejszego apelu wszystko zostanie wam przekazane. Dobrze, dziękuję. Również mam pytanie, czy formą owego testu będzie wykonywanie poleceń, czy będziemy sami pokazywać, na co nas stać? Nie chcemy chaosu. Podczas części ujeżdżeniowej patrzymy przede wszystkim na działanie waszych pomocy jeździeckich, współpracę z koniem oraz poziom wyszkolenia. Skoki dowiodą, co reprezentujecie i na co jesteście gotowi. Będą wydawane komendy, ale i zwrócimy uwagę na to, co wy zechcecie pokazać. Rozumiem. Wasze konie odpoczywają po kolacji. Pora też na was. Wyśpijcie się, by być gotowi na jutrzejszy dzień. Koniec zebrania. Dobranoc wszystkim! Dobranoc! 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 Dobrej nocy! Dobranoc! Dobrej nocy! Dobranoc, Mary Ann. Dobranoc, Parker. Thank you.
Dobranoc, Selvorian. Wreszcie dotarliśmy. Ja zadzwonię, a ty wyprowadź Kalipso. Dobrze, tato. Niczym się nie martw, mały. Tu będzie dobrze. Czekałam na pana telefon z niecierpliwością. Cieszę się, że jesteście na miejscu. Jakiego pana? Albert jestem. Było ciężko, ale dziękujemy za tę możliwość. Należało to w naszej powinności. Witamy w The Grand Academy.